Chciałem zaprosić Państwa do odwiedzenia nowo uruchomionej strony projektu Control Space of e-Government. To jest projekt, którym NIK kieruje w ramach grupy roboczej Eurosci do spraw technologii informatycznych. Projekt ma na celu zaprezentowanie... Raportów, które instytucje takie jak NIK publikują na całym świecie, prezentują je w internecie. One są dostępne, no ale yy, trudno na nie trafić w jednym miejscu. Trudno trafić, yy, trudno znaleźć w internecie takie jedno miejsce, yy, dzięki któremu można by szybko się zorientować w tym, co jest publikowane. Na tej stronie znajdziecie więc Państwo. Odsyłacze do tekstów, raportów poświęconych kontroli informatycznej, ale również analizę, pewną wstępną analizę ich zawartości. Koncentrujemy się na celach, yy, którym mają służyć projekty badane, projekty informatyczne. Koncentrujemy się na funkcjach zarządzania, które mają być wspierane przez. Te badane projekty informatyczne, oraz koncentrujemy się na takich najczęściej powtarzających się zagadnieniach informatycznych, którymi interesują się kontrolerzy. To jest projekt międzynarodowy, którym mamy przyjemność i honor kierować, ale aktywne są w nim również inne kraje. Ten projekt, który już Państwo możecie widzieć, on już żyje, on już pracuje, jest ogólnie dostępny. Sądzę, że zainteresują się nim specjaliści, ale jest dostępny dla wszystkich, jak to w internecie. I my mamy nadzieję wyjść trochę z tego kręgu e, najwyższych organów kontroli, ponieważ osób interesujących się e, informatyką i tym, jak ją kontrolować, jest znacznie więcej. Tak więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na stronę ego.nik.gov.pl.